Dzień dobry. Właśnie pani dyrektor, ja w tej sprawie. Czy pani wie, że pani zarządzenie o zakazie nagrywania jest bezprawne? Łamie co najmniej trzy ustawy. Ustawę o dostępie do informacji publicznej, ustawę prawo prasowe, ustawę prawo autorskie. Znam ustawę o informacji publicznej. Trzeba się zwrócić na piśmie i ewentualnie możemy o tym rozmawiać. Natomiast w tym momencie, to jest wernisaż, proszę schować ten sprzęt, tam są delikatne prace, które mogą zostać zniszczone. Dziękuję pani bardzo. Czy pani wie, że w tym momencie grozi pani do 3 lat więzienia, bo utrudnia pani pracę dziennikarza? Proszę mi podać do prokuratury. To jest... No chyba... Pani dyrektor, czy to jest pani prywatna galeria, czy to jest galeria miejska finansowana ze środków Urzędu Miasta? No ale nie rozumiem pani lekceważącego stosunku do mieszkańców miasta i do prawa po prostu. Proszę to zrobić. Konferencje prasowe są momenty, kiedy rozmawiamy nie na wernisażu. 4 razy pani odmawiała mi udzielenia wywiadu. Nie wiem, z czego się tu cieszyć po prostu. To jest lekceważące po prostu. Pogarda dla prawa. Pani dyrektor, mam pytanie. Ile kosztowały te prace na przykład? Antygona. W trybie, proszę pana, bardzo proszę, w trybie właśnie zapytania. Udzieli pani takiej informacji? Proszę na piśmie się z tym pytaniem zgłosić. Wyślę to pytanie mailem w takim razie. Dobrze.